Bitcoin po 45 tysięcy. Powiedziałbyś kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Bitcoin za 45 tysięcy dolarów, altcoiny świecą się na zielono, a 10 stycznia mają być informacje o akceptacji ETF-a. Tak, zaczynamy nowy rok. Dalej, często pytacie mnie o giełdę bez KYC. Moim zdaniem obecnie najlepszy jest BingX. Dzienne wypłaty bez KYC do 50 tysięcy dolarów, 100% dowód przechowywanych rezerw, prawie 300 coinów na spot i na futures. Dodatkowo, jako jedyna giełda tego typu daje możliwość tradingu na rynku tradycyjnym, S&P 500 czy Nasdaqu. Pytaliście mnie ostatnio, gdzie kupić na przykład akcje Tesli albo Nvidii? Właśnie, na BingX. Link poniżej. Dalej. Telor, projekt, który jest oraklem, odpowiednikiem Chainlinka czy Pytcha, na koniec roku zaprezentował niesamowitą zmienność. Cena urosła ze 180 do prawie 600 dolarów, aby ponownie powrócić do ceny początkowej. Wielu straciło tutaj kasę, a Soulman Trader plus 841%. A co? Śledziłem wielu traderów, Soul wie co robi i traduje dzieląc się na żywo swoimi zagraniami. Duży szacunek. Łysy jest fanem. Dalej. Pixels to najbardziej grywalna gra blockchainowa, w jaką kiedykolwiek grałem. Może dlatego, że przypomina mi stare, dobre Pokémony, w które pykałem za dzieciaka. Ale tak. Pixels to gra na Ronin Network. Ronin to dedykowany gamingowy blockchain, który zrzesza największą ilość graczy w Web3. Dzięki temu w Pixels gra już 1 000 000 aktywnych użytkowników. Gra jest darmowa i wkrótce ma być airdrop. W systemie Play to Airdrop tokeny Pixel trafią do aktywnych graczy. Dalej, przez cały 2023 rok opłaty na sieciach krypto systematycznie rosły. W listopadzie fee 20 największych projektów kryptowalutowych wzrosły o 88% w porównaniu z początkiem roku. Najwięcej opłat zostało wygenerowane na Ethereum. ETH zebrało ponad dwukrotnie więcej fee niż jakikolwiek inny protokół. Dalej, według Billionaires Index od Bloomberga, CZ jest 35. najbogatszą osobą na świecie. Jego wartość netto wynosi 37,2 miliarda dolarów, a tylko w tym roku wzrosła o 24,6 miliarda. Się żyje. Subskrybuj, lajkuj. Nara. A co my tu mamy? Nowa flaszka, hopie.